9:28 na antenie Akademickiego Radia Luz i to chyba na co wszyscy czekaliście. Mój gość, mój niesamowity gość, który przyjechał do nas aż z Warszawy i dzisiaj będziemy go maglować o tropikach i o egzotycznych klimatach. Maciek Roszkowski, podróżnik, witam cię serdecznie. A witam serdecznie. No jak tak czytam, gdzie ty byłeś, to się zastanawiam, gdzie nie byłeś, bo wymieniłem sobie, znaczy mam tutaj wymienione wszystkie kraje, które zwiedziłeś też. Wiem, że w ciągu 8 lat spędziłeś niemal całe 2 lata w kilku podróżach po Azji. Ostatnia podróż trwała 10 miesięcy. Powiedz mi najpierw, zanim przejdziemy już do takich konkretów i do konkretnych krajów, które mnie najbardziej interesują, skąd to się wzięło, te podróże? Jak one się znalazły w twoim życiu? Oj, od małego byłem takim chłopcem, którym ulubionym książką był Atlas geograficzny, no i sobie tak wodziłem tym palcem po mapie i się zastanawiałem, Bangkok, jakiś Mongolia, tak, jak to tam wygląda, i oglądałem filmy i tak dalej, aż w końcu na studiach właśnie 8 lat temu moi znajomi jechali do Indii, no i wpadłem, że tak powiem, i się uzależniłem i do tej pory nie mogę się z tego wydostać. W jaki sposób podróżujesz? Jaka jest twoja najczęstsza forma komunikacji takiej podróży i dlaczego? No, podróżuję, jeśli chodzi o środki transportu, albo koleją, albo stopem, a czasami autobusami. Staram się unikać samolotów, a jeśli chodzi o noclegi, no to im dłużej podróżuję, tym coraz bardziej rezygnuję i z hosteli, hoteli, nocuję w ludziach po domu albo w namiocie. No właśnie, to tak bardzo ekstremalnie. Powiedz mi, czy to jest tak, że im dłużej podróżujesz, tym szukasz takich mocniejszych wrażeń? Jest coś takiego w podróżnikach, że im dłużej są oni, można powiedzieć, w grze tej podróżniczej, tym bardziej chcą, żeby te warunki były ekstremalne i taka dawka adrenaliny? Nie, nie chodzi bardziej o ekstremalne, chodzi o poznanie rzeczywistości, bo jak się śpi w hostelach, hotelach i na przykład jak się podróżuje a razem z innymi podróżnikami, no to się spotyka tylko ludzi ze swojej kultury. No ja jadę do Azji, jadę do Japonii skontaktować się z Japończykami albo Tajwyczykami, albo do Iranu jadę się skontaktować z Irańczykami, więc staram się jak najwięcej gubić, właśnie spać u lokalnych ludzi po domach, żeby ich poznać. Jaka to była ta twoja pierwsza podróż taka daleka? Pamiętasz ją jeszcze, patrząc no, przez tak, pryzmat tak, tego, że tyle... No pierwsza to była właśnie do Indii. Na studenckie wakacje wyjechałem sobie na 2,5 miesiąca do Indii, no i to była ekstremalna podróż. Mówiłem, nigdy nie wrócę do Indii, bo i zachorowałem na koniec i tak dalej, ale później wróciłem i było tyle wspaniałych wspomnień i tyle doświadczeń, które do tej pory mam w sobie i je mogę przeżywać, że uznałem, dobra, za rok pojechałem jeszcze raz do Indii. Dlaczego ten kierunek wschodni? Dlaczego akurat w tamtą stronę? To się wzięło, tak jak mówisz, z tego dzieciństwa, że jednak ten palec po mapie szedł w tę stronę, czy z jakichś szczególnych upodobań do tamtych kultur? Zdecydowanie. No, Azja mnie ciągnie tym, że jest przede wszystkim bardzo, bardzo różnorodna. No, mamy świat muzułmański, mamy świat indyjski, mamy świat buddyjski, mamy cały świat Azji Wschodniej związany z konfucjanizmem, mamy świat postsowiecki, mamy świat rosyjski. I druga sprawa, Azja przede wszystkim ciągnie mnie duchowością, bo ja jestem człowiekiem, który i medytuje, i zawsze religijność, duchowość go bardzo, bardzo pociągała. Więc naturalnym stało się, że w Azji był Budda, w Azji był Jezus, w Azji był Konfucjusz, w Azji było wielu, wielu myślicieli, którzy mnie inspirowali. Ja tylko przypomnę, bo jeszcze Maciek zostaje z nami, że mam przed sobą jego książkę, którą oczywiście możecie wygrać na naszej antenie, ale co zrobić, żeby ją wygrać, to będziecie wiedzieli już za chwilę, a teraz muzyka, wracamy i dalej będziemy podróżować w studiu na antenie Radia Luz. Cały czas podróżujemy na antenie Radia Luz z Maćkiem Roszkowskim, człowiekiem, który zjeździł Azję wzdłuż i wszerz, i takiego gościa nie mamy na co dzień, dlatego będziemy tutaj go wypytywać o wszystko. Rozmawialiśmy już o jego kierunku wschodnim i Azji. Tak się zastanawiam, Maćku, czy te podróże, które już masz na swoim koncie, te, które też cię czekają, to musi być naprawdę spory wydatek dla kieszeni. Jak to się działo? Oj, zdecydowanie nie. No to jest taki stereotyp. Jak się podróżuje, no to trzeba dużo wydać. Ale na co się wydaje w podróży? Pieniądze. Na nocleg, a podróż, czyli przemieszczanie się, jedzenie, no i można tam jakieś dodatkowe atrakcje turystyczne, czy wynajęcie przewodnika, czy czegokolwiek. Więc powiem tak, na podróż można jechać autostopem. To już bardzo polecam, bo to jest dobry sposób, żeby poznać ludzi. I do Korei Południowej na przykład dostałbyś się autostopem? Tak, znam ludzi, którzy się dostali. Ja nie podróżuję, ja raczej łączę, nie wiem, kolej, bo po prostu jestem pasjonatem kolei, także.
z autostopem, ale jak najbardziej są ludzie, którzy dojechali. Są ludzie, którzy dojechali do Birmy, do Indonezji. No oczywiście tam trzeba było przepłynąć. To morska droga jest, tak. Ale to brzmi ekstremalnie. Jak rowerem. To już w ogóle jest ekstremalne. Ale nie jest tak drogo, jak się wydaje, no, tak? No zdecydowanie. Na noclegi, co na przykład polecam taką stronę couchsurfing.org, to jest bardzo zaufana strona. Na przykład we Wrocławiu dzisiaj nocuję u kogoś zupełnie za darmo, kto mnie przyjął i po prostu sobie gadamy wieczorami. To jest też świetna droga, żeby poznać kogoś z lokalnej kultury. Nic się nie płaci, a ludzie są bardzo serdeczni, mili, można im ufać, bo każdemu później się wystawia opinię. Oni mi wystawiają, ja im wystawiam, więc... I oni często pokażą takie rzeczy, które ja nawet w przewodnikach nigdy nie znajdę. Powiedzmy sobie szczerze, taki miesiąc, bo tutaj widzę, że ostatnia podróż na przykład trwała 10 miesięcy, ale miesiąc w takim egzotycznym, azjatyckim kraju, ile może cię kosztować, jeśli na dzisiaj jesteś takim wytrawnym podróżnikiem i umiesz te koszty jakoś fajnie rozdysponować? Oczywiście zależy od kraju, bo Japonia jest droga, ale większość krajów azjatyckich jest bardzo tania, więc ostatecznie doszedłem do mniej więcej takiego poziomu 1500 zł na miesiąc wydawania. Z jedzeniem, to iście studencka cena. No iście studencka i tak naprawdę nie trzeba do tego dużo pieniędzy. Ja wydaję podobną ilość pieniędzy w Warszawie żyjąc, czy po Polsce po prostu się przemieszczając, niż jak w podróży, taką samą prawie praktycznie ilość pieniędzy. Tak się zastanawiam, podróżujesz między kulturami, między krajami. Do której kultury najbardziej pasuje Maciek Roszkowski? O, to jest ciężkie pytanie. No mam na pewno swoje ulubione kraje. Ja bardzo pasuję do Azji Wschodniej. Nawet nie potrafię siedzieć na krześle. Zawsze muszę te nogi do góry unosić. W ogóle sobie tak zawsze żartuję, że może w poprzednim wcieleniu, jeśli coś takiego istnieje, byłem jakimś Azjatą. Ale jak najbardziej Azja Wschodnia, czyli te kraje były z buddyzmem związane, bo buddyzm jest mi bardzo bliski. Ale osobiście bardzo też lubię Iran. I Tajwan. Iran i Tajwan. A jaka była taka najbardziej zaskakująca rzecz w twoich podróżach? Coś, gdzie pojechałeś w jakieś miejsce? Wiadomo, że no każde miejsce, powiedzmy sobie dla Polaka, zobaczone pierwszy raz jest takie zaskakujące, egzotyczne, ale czy było coś takiego, co naprawdę cię urzekło i czego się nie spodziewałeś? Czy pamiętasz coś takiego, że coś, co zaparło ci dech w piersiach, jakieś zachowanie, może jakieś miejsce, no, jakiś człowiek? Masę takich. To ciężko, ciężko. Trochę. Uchyl nam trochę tego świata. No dobra, no na przykład dżungla, tak? Parę dni spędzone w dżungli, totalnie tam, gdzie nikt nie chodzi. Z moim przyjacielem i przewodnika sobie wynajęliśmy. Słuchanie tych małp, ptaków, różnych świerszczy. No jeden z rozdziałów książki właśnie W stronę naturalnej nicości opowiada o tym. No po prostu coś fascynującego i pięknego. Albo na przykład jakaś świątynia w Maduraju, no totalnie powaliła mnie na kolana swoją atmosferą mistyczną, pełną żaru. Jeszcze było strasznie gorąco, 38 stopni. Pamiętam, ale przeświecało takie ładne światło. Albo ludzie, których na drodze spotykano. Na przykład Irańczycy mnie strasznie zaskoczyli swoją serdecznością, życzliwością i inteligencją, bo to całkiem inteligentny naród. I tym, że są niezgodni z tym stereotypem medialnym, jaki można znaleźć w telewizji, czy radiu, czy gdziekolwiek. No, wracamy do tego, co pewnie was interesuje, bo możecie przecież wgłębić się bardziej w podróże Maćka Roszkowskiego. Mamy dla was jego książkę. Maciek napisał książkę pod tytułem Pisane Słońcem i żeby tę książkę otrzymać, wystarczy napisać nam, jeśli uważnie słuchaliście, odpowiedź na pytanie, jakie dwa lub jeden z ulubionych krajów do podróżowania Maćka Roszkowskiego. Książka do zgarnięcia na antenie Radia Luz. Wystarczy wysłać SMS-a o treści Luz, spacja oraz odpowiedź ulubione kraje w podróży Maćka Roszkowskiego. 71601. 71601, na ten numer ślijcie odpowiedzi, a my zaraz będziemy rozmawiać sobie już nie o takich łatwych stronach podróży, czyli o niebezpieczeństwach. Zostańcie z nami. Przede mną w studiu Maciek Roszkowski, mój gość w Studenckim Patrolu, 30-letni podróżnik, który choć w młodym wieku, to już z takim stażem i z takim doświadczeniem na plecach mocno azjatyckim. Rozmawialiśmy już o tych krajach, które lubisz. Nie będziemy ich powtarzać specjalnie po to, żeby słuchacze wygrali twoją książkę pod tytułem Pisane Słońcem. Przypomnę jeszcze raz 71601 i odpowiedź Luz, spacja oraz ulubiony kraj czy kraje Maćka Roszkowskiego, do których naprawdę kocham podróżować.
to wszystko jest takie piękne, egzotyczne, takie, można powiedzieć, że my tutaj jesteśmy rozmarzeni, no bo sami gdzieś tam pewnie, no nie wiem, czy ktoś ze słuchaczy, ale ja sam osobiście w Azji nigdy nie byłem, ale są na pewno różne zagrożenia. Pierwsze, jakie przychodzą mi na myśl, to są zagrożenia kulturowe, że ktoś może moje zachowanie, które tutaj w Polsce jest odbierane jako normalne, tam odebrać jako agresywne lub jakieś chamskie. Czy doświadczyłeś czegoś takiego, że no, zachowałeś się w sposób dla ciebie normalny, a dla kogoś zupełnie inaczej odbierany? Nie, ludzie w większości krajów azjatyckich są bardzo mili i nie zachowują się agresywnie względem przybyszan. Zresztą to zawsze dla mnie było szokiem, że to, co my tu myślimy o nie wiem, o na przykład o Iranie, jest całkowicie inne niż w rzeczywistości. Oczywiście jakieś pomyłki kulturowe się zdarzały, no, ale ja staram się podróżować tak, żeby jak gdzieś jadę, staram się zachowywać jak ludzie, ubierać w ten sam sposób, co oni, wbić w tłum, żeby obserwować bez jakiegoś przygotowanego na mnie obcego przybysza doświadczenia, tak? Żeby jak zachowania. Czy przed taką podróżą w jakiś specjalny sposób się przygotowujesz? Oprócz tego, co powiedziałeś z tym ubiorem, trzeba mieć jeszcze jakąś niezbędną wiedzę. Czy można tak pojechać czysto bez niczego do Iranu i udawać? Lepiej zdecydowanie sobie poczytać, gdzie się jedzie, czego się spodziewać i mieć jakieś przynajmniej informacje podstawowe o historii, kulturze, żeby rozumieć tą rzeczywistość, po której się przemierza. No ale oczywiście, jak jest 10 miesięcy, to próba przygotowania się do tego profesjonalnego no, zajęłoby bardzo, bardzo długo. Więc, ale na krótsze wypady, takie 2, 3, 4, 5 miesięcy, to spokojnie da się przygotować i warto naprawdę poczytać wcześniej. Czy zdarzyło ci się napotkać jakieś agresywne zachowania lub zetknąć się z jakąś przestępczością? Taką, nic z tych rzeczy, nikt mnie nie okradł. Nawet raz, dwa razy zostawiłem jakąś kamerę, to ktoś za mną biegł i o, zostawił pan kamerę. Miałeś szczęście, czy wydaje ci się, że jednak świat w jakiś sposób tam jest uczciwy? Powiem tak, nie wiem, może to Azja jest taka, a może miałem szczęście, ale moje zaufanie, które mam naturalne, jakoś zawsze doufnie bardzo do ludzi podchodzę, potwierdziło się, nikt mnie nie okradł, nikt mnie nie porwał, nikt mi nie próbował nic złego zrobić. No może z dwa razy ktoś mnie tam oszukał i tak dalej, ale traktuję to jako normalne, tak? To się może zdarzyć. A za to wszyscy mi pomagali. Często, no nie wiem, jak z tego couchsurfingu ludzi spałem, no to i śniadania mi na przykład wstawałem, a tu śniadanie gotowe. Albo brali wolne, żeby mnie poobwozić po różnych miejscach, albo kierowcy autostopów zawozili, zbaczali z trasy 60 km tylko, żeby miało gdzieś wygodnie dojazd, więc nic z tych rzeczy. Albo w Iranie po prostu siadałem na ławce, jak się czułem samotny, bo byłem tam sam. I ktoś do mnie podchodził w ciągu 5-10 minut i zaczynał rozmawiać. Kończyliśmy albo u niego w domu na obiedzie, albo w jakiejś restauracji, albo mnie oprowadzał po mieście po jakichś fajnych zakamarkach. Więc nic z tych rzeczy. Ludzie nie są niebezpieczni. Jedyne, co niebezpieczne w podróży, zwłaszcza w krajach tropikalnych, są choroby. Właśnie, o to miałem zapytać. To są już zupełnie inne klimaty, czy inny klimat niż polski. Jak twój organizm znosił te warunki tak daleko od kraju i które warunki były najbardziej ekstremalne? Pamiętasz jakiś taki może dzień albo wypad, gdzie po prostu zmęczyłeś się? W książce piszę o tym w jednym z rozdziałów, Droga do bezmiaru wody. To jest opis tam dwóch moich poważnych chorób. Chyba miałem więcej nieszczęścia niż szczęścia złapiąc te choroby, bo dużo ludzi po prostu podróżuje i nic nie łapie. Jedna to był pasożyt, coś zjadłem, no i straciłem 10 dni 6 kilo, czułem się totalnie przezroczysty już. Gdybym nie wrócił do Polski z Indii, to było w Indiach, a to nie wiem, jakby się to skończyło, bo lekarze tam po prostu mówili, odpoczywać, a mi nie przychodziło. A druga to była tak zwana denga, gorączka krwotoczna, to strasznie brzmi i jest straszną chorobą. Tak naprawdę nie ma lekarstwa. Na malarię na przykład są lekarstwa. Nie ma na to lekarstwa. Trzeba tu przeleżeć, więc przeleżałem pod kropówką, nic nie jedząc, tydzień w Tajlandii. Zarazić się to można pod ukąszeniem homarów. No i strasznie źle się czułem. No ale przetrwałem i można powiedzieć, że w podróży, zwłaszcza po krajach tropikalnych, to jest zagrożenie, bo zaszczepić się można na 50% różnych rzeczy, a inne, no, albo się będzie miało szczęście, albo nieszczęście.
będziemy kontynuować temat podróży akurat tutaj tropikalnych, bo w stronę wschodniej Azji z Maćkiem Roszkowskim, naszym gościem, który przyjechał specjalnie z Warszawy. Cały czas przypominam wam o konkursie. Książka Pisane Słońcem Maćka Roszkowskiego ze specjalną dedykacją może wylądować u was. 71601, w treści wpisujecie luz, spacja oraz podajecie kraj lub kraje, ulubione kraje do podróży Maćka Roszkowskiego. Liczymy na waszą uwagę, bo naprawdę rozmowa jest bardzo interesująca. 9.52, cały czas podróżujemy po Azji z moim gościem Maćkiem Roszkowskim. Także cały czas mówię wam o tym, że macie możliwość zgarnięcia jego książki, o tym przypomnimy wam za chwilę. Tak się zastanawiam, Maćku, jak jeździsz po tej całej Azji, to zarówno dżungla, albo wielkie miasta Szanghaj, które klimaty tobie najbardziej odpowiadają? To i to, zdecydowanie. Ja i lubię naturę, i lubię te wielkie molochy azjatyckie. Trzeba powiedzieć, że Szanghaj ma 22 miliony, czyli 2/3 ludności Polski. Na mniejszym obszarze niż województwo mazowieckie czy dolnośląskie. Jakby tutaj jesteśmy. Ja obydwie lubię. Kocham naturę i kocham kulturę. Kocham ludzi i lubię też odpocząć od ludzi. Lubię skontaktować się z jakąś dziką stroną mojej osobowości, ale też z ludzką stroną osobowości, więc to i to. Gdzie ci się było najłatwiej dogadać? Z ludźmi i czy zawsze mówiłeś po angielsku? A w niektórych krajach ludzie mówią doskonale po angielsku, jak na przykład w Iranie, Tajwanie, czy mówią całkiem nieźle w Japonii, ale się wstydzą z kolei, że powiedzą coś niedoskonale, bo oni chcą jak najbardziej być doskonale. Naprawdę chcą być perfekcyjni, więc czasem nie mówią. Ale na przykład w Chinach w ogóle nikt nie mówi, nawet w najbardziej nowoczesnych miastach. Więc tam pozostawało mi migi i rysowanie sobie różnych rzeczy. No, czyli takie standardy trochę w podróży dalekiej. Czy zdarzyło ci się pojechać w inną stronę niż zamierzałeś? To znaczy nagle, tak mówiąc slangiem młodzieżowym, nie ogarnąłeś tematu, że po prostu wsiadłeś gdzieś lub udałeś się gdzieś, gdzie ta podróż nie była taka kontrolowana. Bo zastanawiam się, czy na przykład planujesz sobie podróż, mówisz dobra, tu, wracasz i mówisz dobra, wszystko odhaczyłem. Czy to jest takie coś, że nagle wsiadłeś i jesteś 100 kilometrów dalej i mówisz dobra, niech się dzieje co chce, jedziemy dalej. Oczywiście planuję podróż i sobie myślę, że to warto odwiedzić, tamto warto zobaczyć i o tym marzyłem od dawna, ale w trakcie podróży to się zmienia diametralnie. Zresztą im dłużej podróżuję, tym staram się wykraczać poza szlaki. Patrzę na przykład jakieś miasto, którego nikt nie opisuje w przewodniku, w Chinach, kolejne miasto, które ma 5-6 milionów, więc sobie tam wysiadam i nocuję na przykład dwie noce i dzięki temu mogę zobaczyć coś innego. Czyli jesteś takim podróżnikiem, którego może ponieść chwila? Jest okazja, bierzesz ją, czy raczej mówisz tak, nie, to tak. Nie jest albo mój plan? Albo ktoś stopem mi coś proponuje, jakieś inne miejsce, więc tak, korzystam jak najbardziej. Utrzymanie się utartego schematu jest według mnie szkodliwe w podróży, bo nie pozwala zobaczyć danej kultury, danego miejsca czy kraju, tylko zobaczyć ten swój schemat. Wrócę jeszcze do tego tematu chorób. Czy to, co przeżyłeś, to, o czym nam przed chwilą opowiadałeś, nie zniechęca cię, nie powoduje jakiegoś strachu? Powiem tak, jak choruję, to zawsze mówię, dobra, to jest już ostatnia podróż, nigdy więcej już nie będę podróżował. Ale jak wracam, pamięć się zaciera, dobre doświadczenia pozostają, złe się wycierają i... Pamiętam tylko te dobre, a choroby są jakoś tam, no co z tego, że leżałem pod kropówką 7 dni, kiedy to doświadczenie nie jest w tym momencie realne, po prostu sobie tam leżałem, a pamiętam same dobre chwile. No właśnie, czy podróżowanie to jest nauk, mógłbyś tak powiedzieć, dla ciebie chociażby? Czy już jesteś uzależniony, nie możesz zagrzać miejsca? Często o tym myślę, ciężko mi zagrzać miejsce, to powiem szczerze, a więc może w jakimś sensie jest to nauk. Ale z drugiej strony jest to moja forma kontaktu z sobą samym. Dzięki temu się mogę zagłębić w siebie. No i o niebo lepszego poznawania świata niż za pomocą książek. Więc niektórzy siedzą w domu, czytają namiętnie książki, a ja ruszam w świat i postaram się zobaczyć i doświadczyć i porozmawiać z ludźmi, o których ludzie piszą inni. No właśnie, i czytają. Jeśli nie macie możliwości wyjechać, wylecieć, wyjść do Azji, to bardzo was serdecznie zapraszam do tego, żeby wziąć udział w naszym konkursie Pisane Słońcem, książka Maćka Roszkowskiego. Wystarczy odpowiedzieć na proste pytanie, jakie dwa ulubione, lub podać chociaż jeden z nich, jakie dwa ulubione kraje do podróży Maćka Roszkowskiego.
71601. W treści SMS-a wpisujecie luz, spacja i podajecie nazwę tych krajów. Moim gościem był Maciek Roszkowski. Ja bym chciał, żebyś nam jeszcze powiedział i zachęcił ludzi do podróżowania. Dlaczego warto podróżować? Nawet niekoniecznie może do takich dalekich krajów jak Tajwan, Korea Południowa czy Japonia, gdzie byłeś, ale może czasem warto ruszyć się z domu. No zdecydowanie, żeby sobie uświadomić, że nasz świat nie jest pępkiem świata. I... że nie znajdujemy się w pępku świata, że nie wiem, a nawet Europa, czy generalnie świat zachodni, to jest tylko jedna z kilku możliwości. No i otworzyć sobie drogę dzięki temu do większej ilości możliwości, czyli do wolności. Bardzo się cieszę, że mogłem cię gościć. Dziękuję ci za rozmowę. Jak patrzę za okno, idealnie wpisałeś się w to, co się dzieje w Polsce. Maciek jeszcze tutaj powiedział, że to jest taka pora chłodna dla niego, bo już bywał w takich temperaturach, że dzisiaj się nie grzeje. My się grzejemy w tym słoneczku i za chwilę o godzinie 10 zapraszam was już na wiadomości Radia Luz.